budowa kopaczki do ziemniaków jednorzędowej, wibracyjnej. Póki co jest uspawana ramka o wymiarach 65 na 71. Profil czwórka, ścianka dwójka. Tu będzie wałek WOM. I tutaj dalej będzie mimośród, czy tak się zwie. Wyciąłem też z blachy taki lemierz. Taki miałem akurat blachę, 52 na 25. Coś takiego, to będzie lekko wygięte. I tyle. Tyle z mojego wojowania. Co jeszcze? Nie będzie szła centralnie środkiem kopaczka, bo wtedy mi się wydaje, że będzie jechać się kołem porządku. Dlatego chcę ją przestawić, żeby koło szło od traktorka w bruździe. To tyle. Kopaczka jednorzędowa. Ja jestem na takim etapie. Tu miałem takie ścinki profili ze złomu. Tutaj dałem tulejkę gumową metalową, chyba z samochodu Audi. Coś takiego kupiłem. Obciąłem, mam już dwie tulejki metalowo-gumowe. Tu skręciłem, tu jest z blachy wyprofilowany taki lemierz. Tak to widać. No tu będzie przekładnia, wiadomo. Więc prace się powoli posuwają. Jestem na etapie robienia mocowania do ramion. W sumie to już skończyłem. Łożyska wymienione. I tak, będziemy działać dalej. Tak to wygląda. Jakieś tam postępy są nie za duże, ale coś się dzieje. Może coś z tego będzie. Ale to pokracznie wygląda. Tak, tu jest przyspawany pręt. Uwaga. Zobaczymy, co będzie dalej. Może coś z tego będzie. Tak to wygląda. Tu końcówka z 30. Tak, tu kręcimy. Tutaj ramiona pracują. Tak by to wyglądało. Zostało jeszcze dołożyć kółka, jeśli będzie taka potrzeba. Tak to wygląda. Tutaj dałem taką regulację, żeby ewentualnie można było sobie zmienić kąt. Już bez spawania później. I tyle. Gdzieś tam wrzucę filmik, jak to tam mniej więcej pracuje, a do prób terenowych trzeba czekać, aż będą ziemniaki.